Jeszcze tutaj jeden pan jest pokrzywdzony, chcę powiedzieć w skrócie, tak, jaki przez system bankowy został skrzywdzony, tak? Proszę bardzo. Dzień dobry. Nazywam się Wileski Michał, Czarnowiec. Chodzi o kredyty w bankach. To właściwie to ja chciałbym ostrzec tylko ludzi przed tymi bankami, bo chodzi o to, że tak. Wziąłem w sumie kredytów od banku Santander Consumer Bank i Getin Noble Bank, w sumie 15 tysięcy. Jak zaczęli naliczać, konsolidować, dodawać, ubezpieczyli mnie na cały świat do leczenia, na zasiłek pogrzebowy i jeszcze tamte inne, to wyszło, że z tych 15 tysięcy 45 tysięcy do spłacania. Około 30 tysięcy spłaciłem. I teraz powiedziałem, więcej już ja im płacić nie będę. Sprawę przekazałem do prezydenta Rzeczpospolitej, do ministra finansów i do ministra sprawiedliwości. W tej chwili zajmuje się tą sprawą Krajowy Rzecznik Finansów. Chciałbym przede wszystkim ludzi ostrzec przed tymi bankami, tymi dwoma. Santander Consumer Bank, Getin Noble Bank. To są najwięksi złodzieje, jak to może być przestępcy. Nawet według prawa karnego zbrodniarze. Bo oni przez niedopełnienie obowiązku należytego poinformowania o warunkach kredytu przed podpisaniem umowy nie poinformowali. I to jest zagrożone karą od 3 do 15 lat. To wszystko, co miałem do powiedzenia. Dziękuję. Także apelujemy jeszcze raz, prosimy pana ministra sprawiedliwości Ziobry, tak? Prosimy pana premiera Morawieckiego i pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego tutaj do pomocy, tak? Tutaj, jeśli by była możliwość, i pana prezydenta Rzeczypospolitej, pana Andrzeja Dudy. I chcielibyśmy też złożyć życzenia, bo to z Andrzejki, jak gdyby tutaj też wszystkim pani Andrzeja wszystkiego najlepszego, między innymi tutaj zdrowia, wszystkiego co najlepsze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również osobom, które przybyły, zabrały głos, podzieliły moje zdanie. Także do zobaczenia. Mam nadzieję, że wkrótce. Zrówka przyjemności. Życzę najlepszego. Mam 6 minut, żeby się zebrać.